Czy korzystacie z przepisów swojej mamy lub babci? Witam Was w mojej kuchni i mam do Was pytanie. Czy lubicie naszą tradycyjną polską kuchnię? Jak zrobić pyszne, mięciutkie żeberka? Zostańcie, bo dziś typowy polski obiad. Obejrzyjcie przepis na żeberka duszone w sosie własnym. Zapraszam. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i Pani Elżbieto, bardzo się cieszę, że podobają się Pani moje przepisy. Pozdrawiam Panią. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to mam na imię Agnieszka, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Do zrobienia żeberek w sosie własnym będą nam potrzebne oczywiście żeberka i cebula oraz trochę przypraw, liść laurowy, ziele angielskie, majeranek, sól, pieprz, czosnek granulowany, papryka ostra, którą możemy zamienić na paprykę słodką, plus 2 łyżki dowolnego tłuszczu. Żeberka myjemy, osuszamy i kroimy tak na takie kawałki z jednym żeberkiem. A w temacie żeberek zapraszam do zrobienia żeberek pieczonych na kiszonej kapuście. Kliknijcie kartę. Pokrojone żeberka sypiemy teraz przyprawami, solą, pieprzem, majerankiem, papryką i czosnkiem. Czosnek i paprykę możemy sobie wymieszać. I z drugiej strony robimy to samo. Rozgrzewamy patelnię z tłuszczem i jak się tłuszcz rozgrzeje, to wkładamy i obsmażamy mięso z każdej strony. Żeberka już obsmażone z każdej strony, zalewamy gorącą wodą do 3/4 wysokości. Dorzucamy liść laurowy i ziele angielskie. Przykrywamy, kroimy cebulę i dorzucamy. Dorzucamy cebulkę. Przykrywamy i dusimy do miękkości mięsa. Co jakiś czas podczas duszenia obracamy mięsko. Długość duszenia żeberek to około 1,5 godziny, nawet do 2 godzin. Mięsko ma lekko odchodzić od kości. Żeberka się duszą, a podobnie możecie zrobić karkówkę duszoną, również z cebulką. Kliknijcie kartę.
mięsko obracamy na drugą stronę. Tak jak mówiłam wcześniej, robimy to kilka razy. Żeberka w sosie własnym gotowe. Pod koniec duszenia sprawdzamy, czy są odpowiednio słone i pieprzne. I jeśli jest taka potrzeba, to jeszcze dodajemy odrobinę soli i pieprzu. Ja nie zagęszczam żeberek żadną mąką, nie dodaję śmietany. Jeśli chcemy, aby ten sosik był bardziej gęsty, to wystarczy wcześniej odkryć pokrywkę i sos nam się zredukuje. Im bardziej podpieczemy mięso, tym sos będzie ciemniejszy. Nakładamy. Za trzy kawałki położę. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia żeberek w marynacie piwnej i piersi z kurczaka pieczonych w piekarniku. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!